Europejski Kongres Finansowy, Sopot 2023 rok. Naszym gościem w studiu jest przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie przewodniczący, czarny scenariusz gdzieś na horyzoncie się czai. Ja mówię tutaj w tym kontekście wyroku TSUE, który za parę dni zapadnie. Negatywny scenariusz zakłada, że będzie bardzo źle, jeśli chodzi o bezpieczeństwo sektora bankowego w Polsce? W tej sprawie negatywny scenariusz, negatywny z perspektywy banków. Zakładam, że mówimy o scenariuszu zakładającym sytuację, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podzieli opinię Rzecznika Generalnego, czyli mówiąc w największym skrócie, stwierdzi, że bankom nie przysługuje tak zwane wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Myślę, że paradoksalnie to, że ta opinia Rzecznika Generalnego funkcjonuje od połowy lutego w przestrzeni publicznej, powodowało to, że ten scenariusz, on już jest w pewnym sensie zdyskontowany. Chciałbym też podkreślić, że banki w ostatnim czasie miały dzięki warunkom makroekonomicznym, dzięki poziomowi stóp procentowych przy jednoczesnej wysokiej płynności w sektorze. Wiemy, że poziom oprocentowania po stronie kredytowej, poziom oprocentowania po stronie depozytowej jednak się istotnie różni. Niezależnie od tego, jak to oceniamy, stwarza to bankom możliwość budowy też dużego bufora na absorpcję tych strat. Ale banki też miały spore wydatki, prawda? Wakacje kredytowe i tak dalej. No tak, ale jeżeli spojrzymy na wyniki za pierwszy kwartał, to jednak one są imponujące i wiemy, z czego to wynika. Natomiast ja oczywiście na to patrzę z punktu widzenia też budowania pewnego bufora i pewnej bazy umożliwiającej absorpcję tych kosztów. Te koszty są gigantyczne i te nasze analizy, oszacowania, które wskazywały, że to może być kwota rzędu 100 miliardów złotych, one pozostają aktualne. Natomiast nakładamy to oczywiście na zmieniającą się sytuację sektora bankowego, na jego wyniki z ostatnich kwartałów. Również na to, że bankom, co chcę też pozytywnie odnotować, w dużym stopniu udaje się realizować akcje zawierania ugód. To odnotowuje pozytywnie. Wydaje mi się, że ten koszt, ten scenariusz negatywny związany z podzieleniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opinii Rzecznika Generalnego, on będzie bardzo duży. Uważam, że to jest z punktu widzenia polskiej gospodarki złe, natomiast z punktu widzenia sektora finansowego wydaje się, że jest to mimo wszystko zarządzalne. Mhm. A Pana zdaniem sektor bankowy nadal pozostanie bezpieczny? Tak. Mhm. A będą potrzebne jakieś nowe regulacje? To pytanie regulacje pojawia się tutaj w tysiącu odsłon. To, czy będą potrzebne nowe regulacje, panie redaktorze, to zależy w dużej mierze też od podstawy samego rynku. Dlatego, że my nie robimy regulacji dlatego, że lubimy, czy dlatego, że chcemy, czy dlatego, że mamy jakieś dążenie do regulowania za wszelką cenę. My robimy regulacje generalnie głównie w dwóch kategoriach przypadków. Pierwsza kategoria przypadków to jest taka, gdzie sam rynek się do nas zwraca o pewne wytyczne i wskazówki, a to jest ten przypadek, powiedzmy, prostszy. A drugi przypadek to jest taki, gdzie widzimy, że mimo że rynek ma możliwości, żeby iść taką ścieżką, którą uważamy za optymalna, to jednak tak się nie dzieje. I wtedy reagujemy regulacjami, więc pytanie, czy będą dodatkowe regulacje, czy nie, to zależy w dużym stopniu od tego, czy rynek sam dostrzeże pewne zjawiska i na nie zareaguje, czy potrzebna będzie nasza interwencja regulacyjna. Bo podam tutaj przykłady, chociażby dyskutowana na EKF-ie kwestia kredytów mieszkaniowych. Czy banki mogły wprowadzić w szerszym zakresie kredyty oparte o stopę stałą, czy okresowo stałą? Mogły. Natomiast ta oferta nie była powszechna. Konieczna była nasza rekomendacja S, która zobowiązała banki do posiadania kredytów w ofercie. Widzimy, jak bardzo to było potrzebne w związku z tym, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o stopy procentowe w gospodarce. Kolejny przykład, finansowanie akcji kredytowej długimi, tak zwanymi długimi pasywami, czyli budowa stabilnej bazy po stronie pasywów w bilansach banków. Też teoretycznie nie są to rzeczy, które wymagają naszej regulacji, ale jeżeli my widzimy, że rynek sam nie jest w stanie tak jakby wejść na właściwą ścieżkę i pewne dziedzictwo naszego rynku jest kontynuowane, to musimy wyindukować zmiany naszymi działaniami, to jest nasza odpowiedzialność. Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.